Keto Wtorek, odcinek 73. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Pod moim ostatnim filmem pojawiło się zainteresowanie tematem tego, jak podkręcić swój metabolizm. Także dzisiaj o 6, a może nawet paru więcej metodach na to, jak metabolizm podkręcić. Zapraszam. Metabolizm, czyli to, ile nasz organizm energii zużywa do wszystkich procesów życiowych i jak efektywnie to robi, jest bardzo często łączony z tym, czy chudniemy, czy nie chudniemy. Ale warto zadbać o dobry metabolizm nie tylko pod kątem odchudzania, bo moi drodzy, jeżeli mamy sprawnie funkcjonujący metabolizm, oznacza to, że mamy po prostu więcej energii w ciągu dnia, że nasz układ odpornościowy lepiej działa, czyli jesteśmy mniej podatni na różnego rodzaju infekcje, że mamy lepszy nastrój, więc tych korzyści wynikających ze zdrowego metabolizmu jest znacznie, znacznie więcej. Przejdźmy do tego, co zrobić, żeby nasz metabolizm wspierać. Pierwsza rzecz to dieta ketogeniczna. Stan ketozy, jak pokazują badania, ma pozytywny wpływ na nasz metabolizm. No bo my, będąc w ketozie, efektywnie spalamy tłuszcz, spalamy też tkankę tłuszczową i to paliwo w postaci ciał ketonowych okazuje się mieć właśnie bardzo korzystne działanie. Było na przykład robione badanie, gdzie sprawdzano efekt 3 różnych diet. Była to dieta właśnie ketogeniczna, bardzo niskowęglowodanowa, dieta o umiarkowanej ilości węglowodanów i dieta tak zwany high carb, czyli wysokowęglowodanowa. I okazało się, że osoby, które miały dodatkowo restrykcję kaloryczną, czyli były na redukcji i na każdej z tych 3 diet, to rzeczywiście przy diecie ketogenicznej ten spadek metabolizmu był najmniejszy. Więc jakby ten efekt był zdecydowanie lepszy pod kątem odchudzania i nieschodzenia, jeżeli chodzi o poziom metabolizmu, niż na żywieniu, gdzie węglowodany były zwiększone. Więc będąc na keto, już to jest jedna rzecz, która sprawia, że dbamy o swój metabolizm. I teraz właśnie przechodzimy do tego, o co chodzi, że jak ktoś się odchudza, to ma niższy metabolizm. No to powinien mieć może wyższy. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ja też często o tym mówię, że osoby, które przeszły już po prostu 1000 różnych diet i całe życie się odchudzają, to mają bardzo spowolniony metabolizm. Dlatego, że nasz organizm jest bardzo inteligentny i zachodzi w nim m.in. taki proces jak adaptacja metaboliczna. Oznacza ona, że jeżeli na przykład do tej pory potrzebowaliśmy 2000 kilokalorii, żeby utrzymać wagę i wszystkie funkcje życiowe, ale postanawiamy się odchudzić i redukujemy, i to nie redukujemy tak bezpiecznie o, nie wiem, 200, 300, no może 500 kalorii, tylko redukujemy po prostu o 1000 i po prostu nie dojadamy przez bardzo długi okres czasu, jemy bardzo mało. No i to skoro my dostarczamy sobie na przykład 1000-1200 kalorii w ciągu dnia, nasz organizm ma bardzo duży brak, tak? I żeby nie wpaść w ten tak zwany starvation mode, czyli ten efekt taki głodowy, który występuje przy bardzo niskokalorycznych dietach, nasz organizm najpierw próbuje nas jakby w pewien sposób ochronić poprzez obniżanie pewnych, jakby większą efektywność pewnych procesów życiowych, czyli właśnie adaptuje się metabolicznie, czyli nasz metabolizm spada. My jest na przykład, spowalniają nam hormony, spowalnia nam praca tarczycy, po to, żeby jakby utrzymać te podstawowe funkcje życiowe na odpowiednim, bezpiecznym poziomie. Dlatego też, jeżeli bardzo długo się odchudzasz i bardzo długo masz deficyt kalorii, to Twój metabolizm również będzie spadał, bo będzie zachodzić tak zwana adaptacja metaboliczna. I tutaj przechodzimy właśnie do drugiego punktu, który ja polecam pod kątem podkręcenia metabolizmu, czyli niekoniecznie ciągłe, długie redukcje kaloryczne, ale zdecydowanie lepiej jest zrobić sobie okno żywieniowe, zrobić sobie tak zwany IF, czyli Intermittent Fasting. Posty okresowe,
nie polegają na tym, że my właśnie jemy bardzo mało w krótkim okresie czasu, tylko my jemy tą samą ilość pożywienia, którą potrzebujemy w krótkim okresie czasu. I jedzenie większej ilości pożywienia, na przykład przez 6 godzin, dla naszego metabolizmu będzie miało lepszy efekt i dla naszego odchudzania często, niż jedzenie bardzo małej ilości, ale w długim okresie czasu. Ale się dzisiaj namacham tymi rękami. O co mi chodzi? Lepiej zjeść 2000 kalorii od godziny na przykład 8 do 14, niż zjeść 1000 kalorii od godziny 6 do 22. Czyli pod kątem metabolizmu, a także pod kątem odchudzania, lepiej jest spróbować zastosować post okresowy niż bardzo dużą restrykcję kaloryczną. Jak to możemy wprowadzić w życie? Jeżeli chcesz schudnąć, wiadomo, warto jest obciąć te kalorie w jakimś stopniu, ale starać się również mieć takie dni, kiedy tych kalorii będzie znacznie więcej, żeby właśnie nasz metabolizm nie spowolnił. Był film ostatnio o postach co drugi dzień, ADF, Alternate Day Fasting. To jest bardzo dobra metoda. Jemy więcej jednego dnia, żeby kolejnego dnia nie jeść. Można do tego nie podchodzić tak restrykcyjnie i jeść na przykład jednego dnia standardowo, na przykład mam zapotrzebowanie 2000 kalorii, to jem 2000 kalorii, ale na przykład co dwa dni robię sobie taki post okresowy, gdzie tylko jem śniadanie, które będzie miało, nie wiem, 500, 600 czy nawet 1000 kalorii. Przez pozostały czas pięknie sobie wypłukam glikogen, mój organizm wejdzie głębiej w stan ketozy, zacznie spalać tkankę tłuszczową, a ja nie spowolnię swojego metabolizmu. Przechodzimy do punktu trzeciego, czyli do zwiększenia ilości białka. Jeżeli już jesteś po adaptacji na keto albo w ogóle jesteś na low carbie i chcesz poprawić swój metabolizm, to polecam Ci jeść więcej białka. To nie znaczy obżerać się białkiem, bo jak wiemy, diety wysokobiałkowe wcale nie są zdrowe, ale jeść tego białka więcej niż na przykład podczas ketoadaptacji. O tym, ile białka, jest to dość długi temat, macie na ten temat sporo filmów już u mnie na kanale. Natomiast chodzi o zwiększenie białka. Dlaczego wpływa to pozytywnie na nasz metabolizm? Ponieważ mamy coś takiego jak termiczny efekt pożywienia. Zjem 1000 kalorii, to termiczny efekt pożywienia wynosi mniej więcej 10%, czyli z tego 1000 kalorii mój organizm zużyje 100, te 10%, zużyje 100 kalorii, żeby w ogóle to jedzenie przetworzyć na energię. Średnio właśnie 10% tego efektu termicznego. Przy białku ten efekt termiczny jest wyższy, bo wynosi od 20 do nawet 35%. Czyli jedząc więcej białka, potrzebujesz więcej energii i zużywasz więcej tych kalorii, żeby to białko jakby zutylizować. Jeszcze lepszy jest efekt, jeżeli użyjemy białka pełnowartościowego, czyli lepiej działa tutaj, na przykład działają jaja, czy działa mięso, czy ryba, niż jakieś, nie wiem, białko sojowe, czy inne wegańskie białko. Jest to bardzo prosty mechanizm, po prostu trawienie białek wymaga większej pracy ze strony naszego układu pokarmowego, większej ilości hormonów, enzymów itd., itd., dlatego ten efekt termiczny jest wyższy. A jeżeli już sięgamy po węglowodany, które nie mają tak wysokiego efektu termicznego, to z kolei te, które będą miały więcej błonnika, też będą miały ten efekt termiczny wyższy. Im będzie coś bardziej przetworzone, im będzie coś składało się z cukrów prostych, tak jak, nie wiem, cukier na przykład, czy jakiś syrop, to będzie miało bardzo niski efekt termiczny. Co ciekawe, tłuszcze też nie mają wysokiego efektu termicznego, wręcz niski, ale one mają inne zadanie. One mają nas nasycić na długo i właśnie obniżyć poziom glukozy, insuliny we krwi i sprawdzić, że mamy dłuższą sytość i dłużej jesteśmy w stanie przeżyć na przykład na tym jednym śniadaniu, tak? Jeżeli jemy śniadanie białkowo-tłuszczowe, to prawdopodobnie możemy spokojnie do obiadu czy obiadokolacji poczekać, a jak zjemy śniadanie węglowodanowe, no to ten głód poczujemy dużo szybciej. Punkt czwarty, chociaż nie wiem, czy nie powinien być punktem pierwszym, to jest aktywność fizyczna. Nasze mięśnie są tak zwanymi złodziejami metabolicznymi. Nasze mięśnie wymagają
więcej zużycia energii niż nasza tkanka tłuszczowa. Dlatego bardzo polecam Wam pod kątem podkręcenia metabolizmu trening siłowy, który będzie rozbudowywał naszą masę mięśniową, oraz trening interwałowy, tak zwany HIIT, czyli High Intensity Interval Training. Trening, gdzie mamy bardzo dużą aktywność, bardzo małą, dużą, małą, dużą, małą, on jest fajny, bo można naprawdę nawet zacząć od kilku minut takiego treningu w ciągu dnia i to już będzie nam dawało efekt i dodatkowo tym efektem będzie EPOC. EPOC, czyli Excess Post Exercise Oxygen Consumption, czyli po prostu powysiłkowe spalanie tlenu jest wyższe, dlatego spalamy więcej kalorii nawet po zakończeniu takiego treningu. I to, zdaję sobie sprawę, wcale nie jest proste rozwiązanie, bo łatwiej by było mieć jakąś pigułkę cud i jakbym Wam powiedziała o tej pigułce cud, to na pewno miałabym więcej wyświetleń na YouTubie, no ale to jest fakt. Jak ruszysz tyłek, zaczniesz ćwiczyć, to Twój metabolizm będzie lepszy. Easy. I też hard przy okazji. I piąta rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, to jest zimno. Ekspozycja na zimno podnosi, podkręca nasz metabolizm. I tego dowodem są na przykład pływacy. Było kiedyś jakieś takie badanie na Michaelu Phelpsie. Okazało się, że on je dużo, dużo więcej niż wynosi jego zapotrzebowanie kaloryczne. A przecież no, gruby nie jest i to wszystko spala. Dlaczego? Ponieważ tak dużo czasu spędza pływając w stosunkowo zimnej wodzie, że ten efekt właśnie termiczny utrzymania tej termogenezy jest dużo wyższy. Jeżeli był też eksperyment moim zdaniem nie za mądry, gdzie gość po prostu codziennie rano zjadał tam ileś litrów wody, ale w postaci kostek lodu i rzeczywiście też chudł, no nie do końca to Wam polecam, ale ja sama bardzo jestem wielką zwolenniczką właśnie terapii zimnem, chociażby poprzez uziemianie, o którym była mowa, czy poprzez fantastyczne morsowanie, czyli zanurzanie się w zimnej wodzie. Podczas procesu morsowania, jeżeli wchodzimy do zimnej wody, to nasz metabolizm zwiększa się o 300% w tym momencie. To oczywiście nie znaczy, że osoby, które morsują, mają o 300% wyższy metabolizm, ale tak, w tym momencie ten metabolizm nam się zwiększa. Dodatkowo tkanka tłuszczowa biała zamienia się na brunatną, bo mamy dwa rodzaje tkanki tłuszczowej i właśnie o tą brunatną powinniśmy dbać, a tą białą powinniśmy likwidować. Dlatego też u mnie w domu, w dość dziwnym miejscu, ale to pokażę Wam na którymś vlogu, jak już się wprowadzimy, stanie zamrażarka skrzyniowa, której używam do tego, żeby szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym morsować w miarę możliwości nawet codziennie. Szósta rzecz pod kątem naszego metabolizmu to są jelita. I naprawdę nasze jelita i nasze trawienie odpowiednie odpowiada za tak dużo rzeczy. Jedną z nich jest również metabolizm. Robiono badania, były badania na szczurach, gdzie po prostu przeszczepiono mikroflorę jelitową grubych, chorych szczurów tym zdrowym i szczupłym i te zdrowe i szczupłe szczury nagle stały się grube. Okazało się, jak badano mikroflorę jelitową osób otyłych i osób szczupłych, osoby otyłe miały o wiele gorszą, bardziej ubogą mikroflorę jelit. Dlatego jeżeli chcesz poprawić swój metabolizm, czy chcesz schudnąć, to zadbaj o swoje jelita. Bardzo polecam Wam uważne jedzenie, przeżuwanie posiłków, jedzenie nieprzetworzonej żywności, to są rzeczy, które dbają o nasze jelita, a także odpowiednią probiotykoterapię. I teraz tak, możemy oczywiście mieć takie superfoods, jedzenie, które ma te właściwości probiotyczne i będą to właśnie przetwory mleczne, jeżeli dobrze je tolerujemy. Będą to kiszonki, które są fantastyczne. Będzie to kombucha, czyli ta sfermentowana herbata. Jest tych opcji bardzo, bardzo dużo. I kolejnym plusem kiszonek na przykład jest to, że one zawierają mniej węglowodanów niż warzywo niekiszone. Kiszony ogórek ma mniej węgli niż ogórek świeży, ponieważ ten kiszony w procesie właśnie tej fermentacji węglowodany zostają strawione. Natomiast polecam Wam też probiotyki i uważam, że naprawdę jest to jeden z suplementów, które warto stosować. I probiotykiem, który uważam, że szczególnie teraz warto sobie kupić, bo jest naprawdę w świetnej cenie na e-superfood, jest teraz promocja na suplementy firmy Lab One. Lab One ma naprawdę dobrej jakości suplementy. Ja i moi podopieczni często stosujemy ten probiotyk właśnie Lab One.
On nie jest takim tanim aptecznym probiotykiem, ale teraz naprawdę macie na niego dużą zniżkę, ale uważam, że lepiej sobie przez miesiąc, dwa zastosować ten probiotyk, niż cały czas stosować coś, co nam nie da żadnego efektu. Po pierwsze, mamy tutaj aż 30 miliardów kultur bakterii z 10 różnych przebadanych szczepów, co ważne. I to, co jest moim zdaniem najważniejsze w tym probiotyku, to że te kultury bakterii są mikrokapsułkowane. Co to znaczy? To znaczy, że one nie zniszczą się, zanim dotrą do naszego jelita, bo te bakterie powinny trafić do naszego jelita grubego. I jest to dość długa droga dla nich. Jeżeli nie mamy odpowiedniego probiotyku, nie jest on odpowiednio zabezpieczony, te bakterie, które są w środku, to po prostu one się mogą nam tutaj rozpełznąć i nie dadzą żadnego efektu. Natomiast mikrokapsułkowanie jest to właśnie taka technologia, która sprawia, że rzeczywiście większość tych bakterii po prostu trafi tam, gdzie ma trafić i zadziała, a nie wywalimy pieniądze w błoto i nie będzie żadnego efektu. Więc bardzo Wam polecam. Wrzucę Wam pod filmem link do tego probiotyku i w ogóle macie też teraz taki zestaw, który też sobie możecie kupić razem z OmegaVit. Bardzo dobry suplement. Oraz kolostrum, ale to pod kątem odporności, o tym będzie niedługo następny film. I naprawdę jest w bardzo dobrej cenie. Także link i kod rabatowy, z którego możecie skorzystać, znajdziecie pod filmem. Natomiast przejdźmy jeszcze do tego dodatku, czyli do tych takich fajnych rzeczy, które możemy zrobić, które trochę wesprą nasz metabolizm, ale nie myślmy, że one zrobią jakąś totalną rewolucję, bo ja wiem, że to jest takie chodliwe, weź sobie jedną rzecz i będzie super, ale tak naprawdę to nasz metabolizm jest na tyle skomplikowany, że wymaga takiego całościowego, kompleksowego spojrzenia, czyli od tego punktu numer 1 do punktu numer 6. A teraz bonusik. Bonusikiem jest zielona herbata, bonusikiem jest kawa, tylko uwaga, z jednej strony kawa i kofeina podkręci nasz metabolizm, ale zbyt duże ilości kawy, czyli jak pijesz więcej pewnie niż powiedzmy 3 kawy dziennie, to znowu może to Twój metabolizm spowolnić. Dlaczego? Ponieważ za duża ilość kofeiny podnosi nasz kortyzol, a jeżeli mamy wysoki kortyzol, to metabolizm leci w dół. Dodatkowo olej kokosowy czy olej MCT, to już w ogóle super ekstra, też nasz metabolizm będzie podkręcał. Te średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które trafiają do wątroby, są zamieniane na energię, podkręcają nasz metabolizm. Z rzeczy, które w okresie jesienno-zimowym się świetnie sprawdzą, to rosół, czyli zupa mocy, który również ten nasz metabolizm podkręci. Pod kątem jeszcze jakichś ziół czy suplementów warto zastosować, wypróbować ashwagandę. Warto zastosować przyprawy korzenne, cynamon, imbir. One również pomogą nam ten metabolizm pobudzić. No i pamiętajmy, że suplementacja jest bardzo indywidualna dla nas i też dla naszego stanu zdrowia w danym momencie. Bo na przykład jeżeli masz niedoczynność tarczycy, która sprawia, że Twój metabolizm spada i spowalnia, to trzeba zadbać o tą tarczycę. A najczęstszymi niedoborami przy niedoczynności, które wręcz mogą powodować tą niedoczynność, jest niedobór selenu, jodu i cynku. Więc jakby dobrze jest, jeżeli mamy pewne wątpliwości, co się dzieje na przykład z naszymi hormonami, bo może dlatego metabolizm leży, to rzeczywiście zadbać o siebie kompleksowo i nie brać tego wszystkiego na hura, tylko podejść do tego rozsądnie, z głową, a jak nie wiemy do końca, jak do tego podejść, to może zapytajmy kogoś, kto wie. Jakbyście mieli do mnie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach, piszcie maile, staram się w miarę na bieżąco odpisywać, a jak nie odpisuję, to się przypomnijcie, wiecie jak jest. Ja tymczasem Was pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!